Panie Wojciechu, to chyba był Pana pierwszy raz tutaj w Zielonej Górze na żużlu. Takie pierwsze pytanie, które się nasuwa, to jak się Panu podobało tutaj? No bardzo, to był mój pierwszy na żywo oglądany mecz żużlowy. Oglądałem w telewizji wiele razy, ale nigdy nie na żywo. No i naprawdę bardzo mi się podobało. Uważam, że jest to taki piknik, taki festyn sportowy, festyn rodzinny. Już na Starówce i w galerii handlowej, gdzie byłem, obserwowałem kibiców w zielonych koszulkach z szalikami, którzy żyli tym spotkaniem, tym meczem. Piękny stadion, piękny las, atmosfera, wszyscy przyjaźni. No naprawdę bardzo pozytywne wrażenie i teraz rozumiem, że ta dyscyplina sportu, że ludzie sobie wytworzyli takich własnych mistrzów właśnie w Zielonej Górze, czy w Gorzowie, czy w Lesznie, czy w Toruniu, i rozumiem ich, bo to naprawdę jest piękne, gdy pędzą ci na tych motocyklach, pędzą na złamanie karku, wypadek wisi w powietrzu, w każdej chwili ktoś może na kogoś najechać i zdobywają punkty dla drużyny, dla Zielonej Góry, dla Falubasa. No to jest coś tym, jest coś niezwykłego w tym i pięknego, także rozumiem i też przesiąkłem trochę sam tym, także bardzo mi się podobało. Taki, można powiedzieć, duży przeskok dla Pana, bo w tenisie cisza, spokój, a tutaj warkot motocykli i duża wrzawa. Tak, biały sport i czarny sport. Także same kontrasty, a z drugiej strony to, co najważniejsze, czyli ta inteligencja tej danej dyscypliny. Rozmawiałem z tymi żużlowcami, to wszystko są ludzie na poziomie, bardzo bystrzy, z dużą wiedzą. Wspominali moich partnerów, przeciwników skandynawskich, choćby Norweg i Szwedzi. Wymieniali Borga, Jaryda, Edberga, Widandera. Naprawdę świetnie zorientowani. Także od razu wyczułem, że to są nieprzypadkowo ci ludzie otrzymują te pensje i tutaj jeżdżą, bo oni mają talent. Oni w ogóle sport, uważam, wszystko to, co się dzieje, to w końcu jest siła mentalna, odporność psychiczna. No i ta właśnie głowa. Trzeba dbać o higienę życia, trzeba unikać kontuzji, trzeba wiedzieć, gdzie podejmować ryzyko, kiedy, jak to wszystko rozłożyć właśnie. Przecież jest to bardzo ryzykowny sport. Także no, byłem pod dużym wrażeniem organizacji. No, prezes oczywiście mnie tu pięknie przyjął, także też dziękuję wszystkim za bardzo miłe zaproszenie. Cieszę się, że tu byłem. Sport żużlowy i tenis to sporty, w których w grę wchodzą duże pieniądze. Jednak żeby zacząć trenować tenisa, tak naprawdę potrzeba rakietę i kortu, ale żeby zacząć żużel trenować, to trzeba motor i większe pieniądze na starcie. No tak, ale domyślam się, że ktoś ma naprawdę talent, to może się przebić. Jeżeli chce, jest zmotywowany i pracuje, zawsze się znajdzie jakaś możliwość wygrania tytułu jako młodzieżowego czy juniorskiego, aby się przebić i pokazać, że się jest naprawdę wybitną postacią w danej dziedzinie, i zawsze się znajdzie jakaś możliwość. Ktoś to zauważy, ten talent, zauważy tę motywację, tę chęć, taką siłę przebicia i jestem pewien, że te prawdziwe talenty gdzieś tam zawsze zaistnieją, że one nie zaginą. Natomiast jeżeli ktoś jest tylko w połowie utalentowany w tenisie, choćby, bo o tym mogę więcej powiedzieć niż o żużlu, jest wiele czynników, bo to jest i ta siła psychiczna, i zdrowie, bo to na wiele lat, i szybkość poruszania się po korcie, i refleks, i do tego wyczucie, bo trzeba mieć czucie, precyzję, co uważam łączy z żużlem, bo ci najlepsi świetnie prowadzą, oni czują, jak prowadzić ten motocykl. Wiemy sami z amatorskich prowadzenia, z amatorskiego samochodu. Jedni szarpią, poprawiają, jeżdżą nerwowo, mają nerwową stopę przy gazie, hamują niepotrzebnie. Inni jeżdżą płynnie, gładko im to przychodzi, efekt jest podobny. Podobnie w tym żużlu, tu się łączymy, to czucie jest bardzo ważne, ten timing. I żużel tak diametralnie inny od tenisa, jednak łączy się, bo też jest pewną dyscypliną sportową, no i te dyscypliny sportu się łączą. Do tego jest to dyscyplina drużynowa, także te punkty się zdobywa dla drużyny, dla miasta, i to jest też piękne. I dlatego też ten taki doping. Czy można powiedzieć, że po tym meczu Falubas zyskał kolejnego fana, który jeszcze kiedyś się pojawi na stadionie? Mam nadzieję, będzie mi bardzo miło. Jest wiele miejsc, w których powinienem być teraz, do których powinienem się udać z różnych względów, rodzinnych, zawodowych, takich, siakich, ale na pewno
przesiąkłem tym żużlem i zapamiętałem Zieloną Górę i to, jak mnie tutaj przyjęto. Także będę nosić drużynę Falubaza w sercu i Zieloną Górę i pana prezesa, który mnie tak przyjął, i tutaj całe grono współpracowników. Także mam nadzieję, że kiedyś na ważny mecz, chciałbym na jakiś ważny mecz powrócić i wtedy zobaczyć, jakie będą emocje na trybunach. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.